Project Playtime po kilku turbulencjach jest już ostatecznie z nami. Wobec tego w dzisiejszym filmie i prawdopodobnie jeszcze w kilku innych rzucimy okiem na to, co tak naprawdę skrywa Project Playtime i jakie tam sekrety się znajdują. A w dzisiejszym filmie zaczniemy od szybkiego przeanalizowania tego, kim w zasadzie będzie nam dane grać w tej grze. Czyli kolejno rzucimy okiem na pracowników Playtime Co. oraz na potwory takie jak Boxy Boo, Huggy Wuggy czy Mami Long Legs, więc myślę, że będzie całkiem ciekawie w dzisiejszym filmie. Zatem cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Nim zaczniemy, zostawcie tego suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. A tymczasem nie mam zamiaru przedłużać. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was serdecznie do oglądania. Dobra, więc zacznijmy od tych bardziej ludzkich postaci, w które możemy się wcielić w Project Playtime. Kiedy przychodzi nam wybrać postać, otrzymujemy krótki opis odnośnie tego, w kogo właściwie się wcielimy i teraz szybciutko wam go przybliżę. O dziwo, owa postać nazywa się Ocalałem. Jeden z wielu pracowników Playtime Co. zatrudnionych jako specjalista do spraw ekstrakcji zasobów. Ta specjalna praca wymaga od nich podjęcia próby odzyskania cennych aktywów z odległych zakątków fabryki. Ocaleni są uzbrojeni w potężne narzędzie zwane grappakiem. Ten niesamowity gadżet pozwala ocalałym dzierżyć dwie ręczne armaty. Korzystając z nich, ocaleni mogą z łatwością chwytać rzeczy z daleka lub pchać i ciągnąć ciężkie przedmioty. Zadaniem ocalałych jest badanie niebezpiecznych, zamkniętych obszarów w celu znalezienia części zabawek poprzez rozwiązywanie zagadek. Następnie złożenie tych części razem, aby stworzyć gigantyczną zabawkę. Ta gigantyczna zabawka jest następnie ładowana do pociągu, a wszyscy, którzy przeżyli, wyjeżdżają, jeśli nadal żyją. Dobra, szczerze mówiąc, to było totalnie bez sensu, to przejdziemy może dalej. Ale jeszcze nim zmienimy temat, muszę szybciutko pochwalić różne czapeczki, które możemy zakładać na naszą postać. Są naprawdę fajne, przynajmniej większość z nich. Mi najbardziej podoba się chyba ta głowa Huggy'ego, to jest najfajniejsze chyba. Ponadto w całkiem fajny sposób możemy zamieniać nasze łapki w grappaku i chyba najbardziej podoba mi się ta od prototypu, ale także inne są całkiem fajne, szczególnie te z tymi małymi wersjami postaci z gry na palcach. Ogólnie ta kustomizacja sama w sobie jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, ale może poświęcimy temu trochę więcej czasu w jakimś innym odcinku, może będziecie chcieli, żebym walnął w tego jakiś gameplay, szczerze, nie wiem. Zobaczymy, co napiszecie o tym w komentarzach. Co sądzicie? Napiszcie tam. Teraz rzućmy okiem na potwory, z którymi możemy walczyć w tej grze, ewentualnie się w nie wcielać. I szczerze, chyba najciekawszy póki co dla nas, nie wszystkich, jest Boxy Boo, bo o nim nie wiemy praktycznie nic, a za chwilę dowiemy się o nim praktycznie wszystkiego. Pozwólcie, że przeczytam wam trochę o nim. Boxy zaczyna jako prosta pozytywka, która w jednej chwili może zmienić się w przerażającego wroga. Ten potwór to opływowy łowca, który ma zarówno szybkość, jak i zwinność po swojej stronie. Jego sprężyste kończyny pozwalają mu skakać wysoko i daleko, aby dotrzeć tam, gdzie chce. Boxy ma kilka sposobów na zaskoczenie swojej ofiary. Może wejść do pudełka i ukryć się wśród scenerii. Jego sprężynowe ramię pozwala mu chwytać ocalałych i przyciągać ich blisko, zanim zabije ich pazurami. Co więcej, jego muzyka staje się głośniejsza i szybsza, im bardziej zbliża się do swojej ofiary. To urocze, ale zabójcze stworzenie. Jest przerażającym efektem kilku nieudanych eksperymentów. Pierwszy w swoim rodzaju był wzorowany na swoim zabawkowym odpowiedniku. Oryginalna zabawka powstała w 1966 roku, a później została wykorzystana jako podstawa do stworzenia potwora. Ocena: nie angażuj się. Sam tekst mówi nam o Boxy Boo całkiem sporo. Oryginalna zabawka, rok 1966. Następnie kilka nieudanych eksperymentów i mamy Boxy'ego Boo. Same eksperymenty z całą pewnością miały miejsce jeszcze przed rokiem 1991, czyli przed incydentem związanym ze śmiercią Iwana Stola. Rowana, nie Iwana, co ja gadam. No i w sumie propos niego to byłoby na tyle względem lore, czyli tego, co najbardziej nas tu interesuje. Gra się nim całkiem fajnie, ale o tym chyba pogadamy kiedy indziej. Poza tym ziomal ma parę bardzo fajnych skinów i chyba najlepszy jest ten z tym hamburgerem i frytkami. No, powiedzcie, że nie. Przecież on jest najlepszy. Jak to może nie być najlepszy? Następny w kolejce niech będzie Huggy Wuggy, chociaż jego raczej wszyscy bardzo dobrze znamy, więc w tej chwili mogę się założyć, że czegokolwiek o nim teraz nie przeczytam, to już bardzo dobrze każdy z nas będzie to już wiedział, no ale żeby nie było, przeczytajmy to sobie. Okrutny i przerażający Huggy nie jest potworem, z którym można sobie żartować. Ten potwór jest urodzonym zabójcą. Wykorzystuje brutalną siłę i szybkość, aby złapać swoją ofiarę, zanim przytuli ją na śmierć. Z czymś mi się to kojarzy? Strategia Huggy'ego to coś więcej, niż mogłoby się wydawać.
On ma oczy wszędzie. Umieści na swoim terytorium mini Haggis, które będą pilnować wszystkiego. Jeśli Haggis zauważą, że coś jest nie tak w tym miejscu, będą krzyczeć, aby go ostrzec, a Haggi przybędzie w ciągu kilku sekund. Haggi wydaje się być żywą, gigantyczną wersją słynnej zabawki Playtime Co. Zabawka powstała w 1984 roku. W ostatnich latach w głównym holu fabryki ustawiono gigantyczny posąg, ale wygląda na to, że pochodzi z materii nieożywionej. Tak jest, chyba wszystko wiecie. Propos skinów, jakie Hagiwagi ma, no zasadniczo to większość z nich jest taka, no można było się tego spodziewać. Żółty Hagi, niebieski, różowy, złoty, czerwony, biały, ale za to są co najmniej dwa, które są naprawdę bardzo git. Robot Hagi jest ciekawy, bo jest inny niż te wszystkie i to chyba tylko dlatego jest taki interesujący, ale ogólnie git. Natomiast najlepszy wydaje się być Chili Willy. W ogóle słyszałem tą nazwę już parę miesięcy temu. Tak naprawdę to chyba było trochę ponad pół roku temu nawet. I szczerze, na początku myślałem, że to jest jakiś fake wymyślony przez ludzi, a tutaj mamy faktycznie Chili Willy w grze, więc muszę przekminić trochę, skąd to się tu wzięło. W każdym razie albo jest to follow-up do tego mitu, albo coś, ewentualnie faktycznie coś takiego już wcześniej istniało w tym świecie jako jakiś easter egg czy coś i po prostu to przegapiłem. Szczerze, chyba najlepszy skin do Hagiego i prawie najbardziej przerażający z nich wszystkich. Ten robot chyba jest trochę straszniejszy. No ogólnie spoko. Te pazury, pięć gałek ocznych, inne gałki oczne na jego rękach i do tego te zęby. A dokładniej na brzuchu. Także ten, zostało nam tylko Mami Longlegs. Ją też już w miarę dobrze znacie, ale no niech będzie. Mami najlepiej opisuje się jako przypominającego pająka psychotycznego mordercę, który zabija dla zabawy. Potwór znajduje i zabija ofiarę, zanim ją nawet zobaczy. Może wspinać się po ścianach i sufitach, by prześladować ściganych, a następnie atakuje, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Mami ma kilka zalet taktycznych, takich jak pajęczyny, które mogą spowolnić ofiarę. Dodatkowo ma również zdolność widzenia przez ściany przez krótki czas, co pozwala jej szybko i cicho zlokalizować każdego ocalałego. Mami powstała w 1991 roku jako sposób na wykorzystanie nowego elastycznego plastiku Playtime Co. W końcu wraz z dziećmi została przeniesiona do Game Station, gdzie była tak popularna, że firma Playtime stworzyła z niej zabawkę i wprowadziła ją na rynek. Uwaga, nie stój w miejscu. Co do skinów Mami Longlegs jest już trochę lepiej. Jest tutaj kilka naprawdę oryginalnych, jednak uważam, że najlepszym jest Daddy Longlegs i to raczej nie będzie zbyt duże zaskoczenie. Pozostałe skiny też są całkiem git, jest tutaj też taki trochę dziwny skin, czyli Mami Spaghetti, za bardzo tego, no nie przepadam za tym. No i w sumie to byłoby na tyle co do wszelkich postaci, które na ten moment możemy znaleźć w Poppy Playtime. Założa się, że wraz z upływem czasu, a także wraz z powstawaniem kolejnych chapterów samego Poppy Playtime, do Project Playtime dodawane będą jakieś DLC-ki, aktualizacje, no może nie do końca płatne DLC-ki. Bądźmy poważni. Które dodawać będą nowe potwory z Playtime Co. I naprawdę może to być nawet całkiem ciekawe jako taka większa gra usługa, która będzie aktualizowana przez jakiś czas i jeżeli ludzie będą w to grać, to myślę, że ma szansę pożyć kilka lat. Ale nie zakładam, że będzie to jakoś mega długowieczna gra. Cóż, tymczasem w dzisiejszym materiale to byłoby już tyle ode mnie. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Project Playtime, no to piszcie o tym w komentarzach na dole. A na bank uda mi się coś jeszcze z tej gry ogarnąć. Zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się w kolejnych filmach. Mówi was Modar, trzymajcie się plutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!